No to pierwsze pytanie, myślę, że bardzo standardowe i pewnie jak miałeś jakiś wywiad, to, y, y, typowe, czyli skąd ksywa? No okej, okay. no to ksywa ma bardzo prostą y, przyczynę. Kanis lupus to płacinie wilk. Jestem z, miłośnikiem tych zwierząt, kocham je, zawsze jak jest coś o wilkach, to od razu y, włączam, chłonę. No... Później parę lat, już parę lat używałem tej ksywki Kanis, dopiero później się dowiedziałem, że Kanis oznacza psowaty, a nie wilk. No, ale mówię, używałem jej wszędzie, czy to w jakiejś zabawie, czy w grach MMO. No i zostało. A anime Kanis to, wiadomo, dlatego, żeby każdy skojarzył, o czym jest mój kanał. Mhm, ale w sumie tak, nie mam tego pytania, ale tak nawiążę, bo wybiłem dzisiaj sobie na twój kanał. Ostatnio robisz też recenzję gier, więc w sumie to, to anime czasami może nie pasowało. No też, tak troszeczkę, ale te gry są taką malutką odskocznią. To nie tak, że zamierzamy te skupić na recenzjach gier. Powiedzmy, że jedną, dwie na kwartał tam wrzucę i to takie tylko, które grałem i które lubię, ponieważ w odróżnieniu od anime to nie grałem zbyt dużą ilość gier, no i mogę się tylko podzielić takimi moimi osobistymi odczuciami. Na ten, y, chcę po prostu y, się podzielić z ludźmi grami, z którymi się dobrze bawiłem w ten sposób. No rozumiem, rozumiem. To wiadomo, recenzja w sensie, jak to jest personalna, to y, jak, jak mówisz, zawsze że nie jest. wiele gier, to, to no, tak, oczywiście, ale... Oczywiście, mówisz, wiesz, że kilkadziesiąt to to jest... czy kilkaset mam na koncie, ale Aha. to jest bez porównania nie to, co anime. Mhm. A, rozumiem. Myślałem, że tak dosłownie grasz raz na jakiś bardzo, bardzo rzadki czas i masz małą bibliotekę, więc wtedy Znaczy, to w sumie było tak. Że... Każda gra jest taka, ale fajna, no. Nie, to było tak, że jak jeszcze przed studiami, to bardzo dużo grałem. Później miałem na studiach i po tę małą przerwę. A od dwóch lat tak nadrabiam yy, straty, które miałem przez prawie 10 lat. Kurde, no to ja, jak byłem właśnie młodszy, to grałem bardzo dużo. Nawet powiem ci, szczerze, że miałem coś takiego, że nie mogłem grać w jedną grę, że cały czas. Zawsze musiałem, wiesz, pogram sobie, powiedzmy, maks tydzień, jak się wciągnę w jedną grę, ale muszę w coś innego, bo, bo nie, nie szło mi cały czas granie w jedną grę. Bardzo mi się to nie podobało i grywałem bardzo dużo tytułów, a teraz jest bardzo odwrotnie, bo nie mam kiedy grać i, i to jest jeden, dwie gry. A rozumiem cię. E... Trochę. Dobra, to teraz kolejne standardowe pytanie, to dlaczego zacząłeś na YouTubie? Opowiedz swoją historię i tak jeszcze, zanim powiesz to, y, ja nie jestem aż tak zaznajomiony z twoim kanałem, mam wrażenie, że jesteś od zawsze, ale jak wbiłem na twój kanał, to ostat... znaczy, najstarszy film masz z trzech lat temu. To całkiem świeżo. Słuchaj, ja zacząłem właśnie, no niedługo będzie 4 lata, bo w kwietniu zaczynałem y, i przyczyna była, to była taka jakby, gdyby moja vendetta przeciwko tandetnym polecajkom, które tam były na YouTubie, ponieważ dobiłem do takiego momentu, że nie miałem co oglądać. Wszystkie takie no, najsławniejsze tytuły typu, nie wiem, Kodki z i tym podobne, no wszystko to obejrzałem. No to co robię? Wchodzę na YouTube i wpisuję top ten anime, to chyba było Fantazy. No i krew we mnie zawrzała, kiedy kilka takich filmików obejrzałem, ponieważ jak było top 10 anime, to 8 było z poprzedniego sezonu, miało 3 miesiące, a 7 było, nie było złych, było tak tandetnych, tak do niczego, no po prostu aż prawie krzyknąłem. Sam bym polecił 20, nie, 30 tytułów, które są lepsze niż to, co ten gość wymienił. A ten filmik miał kilkaset tysięcy wyświetleń i kilka tysięcy łapek w górę, i, wtedy to, i to było ponad 90% łapek w górę. To było kiedy jeszcze te łapki były widoczne. No i moja następna myśl była. A może powinienem to zrobić? Bo już wtedy miałem kilkaset obejrzanych tytułów na koncie, no i miałem jakąś taką doświadczenie. No i tak sobie pomyślałem, wyjedzie taki człowiek, który nie za bardzo zna anime, obejrzy taki filmik, popatrzy, że ma ileś tam set tysięcy wyświetleń, i obejrzy byle co. No i tak się troszkę poczułem w obowiązku, żeby zrobić swoje własne e, topki, które będą lepsze. No i tak się zaczął okay. mój kanał. Czyli ci po prostu chciałeś ulepszyć coś, co już było pewnie na jakimś angielskim? Na Dokładnie, bo ja tak? przede wszystkim ten angielski YouTube oglądam, bardzo dużo angielskich youtuberów oglądam, ale no po prostu przy... byłem zatrwożony tym, że tak dużo wyświetleń ma filmik, który, jest, który mówi nieprawdę i który ma i miał ponad 90% łapek w górę. No to powiedziałem sobie, nie, tak nie może być. Jak nie pomogę tym widzą z Anglii czy z Ameryki, to przynajmniej pomogę naszym rodakom. Mhm. Ja to w sumie bardzo dobrze rozumiem, bo ja miałem. Bardzo podobnie z ciekawostkami, jeżeli chodzi o postacie z Naruto, że widziałem na jakimś angielskim YouTubie, nie oglądam ogólnie y, kanałów około anime, ale zaczęło mi się wyświetlać, ja wtedy jeszcze tak za bardzo nie nagrywałem i patrzę, że tu jest filmik 10 ciekawostek, ale mówię, trzeba było tak dużo y, minut, nie? Ja wchodzę, a tu gościu o jednej ciekawostce plecie gdzieś, y, tam, tam ponad minutę, gdzie można powiedzieć to w kilka sekund i... i, i i w ogóle no, jakoś tak kiepsko było to przedstawione. Mówię, no dobra, to ja zrobię to samo po polsku, tylko szybciej i lepiej. Czy było dużo lepiej, No może dla, dla mnie to teraz jest a, bardzo trudne. Rozumiem kiepskie, cię ale... też nie a, lubię. A, a, ale ja. tak. Też nie lubię, jak się filmiki wle, wloką, jak ktoś się pleci o niczym. Bo jak mówię o czymś ciekawym, to filmik może trwać i 10, 20 i nawet pół godziny. Chociażby, nie wiem, filmiki karczmy, one, one są zawsze długie, ale są treściwe. Natomiast jak ktoś plecie, żeby pleść, to jest nie, to nie. Ja, ja ostatnio zrobiłem sobie posta na, na społeczności, czy ankietę, jakich ludzie ode mnie oczekują materiałów i się okazało, że większość było właśnie coś takiego 20 minut plus, nie? Pod warunkiem, że nie przedłużasz bez sensu, ja tak właśnie nie robię. W sensie może się gdzieś tam zdarzyło, wiadomo, ale, ale też nie lubię czegoś takiego. Mówię to, co mam do powiedzenia, szybkie przywitanie i lecimy, a nie cześć, dzisiejszy w dzisiejszym odcinku będę opowiadał o tym, bo no to bez sensu. No, witam was tego pięknego cykl. lutowego dnia, gdy za oknem są chmury i wieje w Silny wiatr, tak? Jak chcesz, to możesz tak mówić. Może się komuś to podobać. Dla mnie to jest marnotrawstwo czasu. I Dla dlatego, mnie tak samo, ja ten nienawidzę tego. To, jak widzę ciekawostki typu specjalnie 10.01, czas był kiedyś, to 10 ciekawostek 10.01. Ja tam wchodzę, szybko skipuję i patrzę, mówię: Dobra, to moje mają dwie minuty i mówią dosłownie to samo, tylko bez zbędnego komentarza. Trzeba szanować czas swój i czas widzów. Mhm. Dobra, a czy masz jakiś cel YouTube'owy, że mówisz, zacząłeś, bo chciałeś coś lepszyć, ale może masz coś takiego, że ja bym chciał zdobyć to, to, to. Miałem taki cel, jak zaczynałem YouTube'a, bo pomyślałem sobie, nie no, zrobię tam ileś tych topek i skończę. Dosłownie, taki miałem plan, że odwalę tą swoją powinność wobec ludzkości i już mnie nie będzie. I to. Ale nagle okazało się, że ludzie zaczęli to oglądać, bo wiesz, na początku miałem tak po pięć, sześć wyświetleń, jak to zawsze jest na początku. Ale później przychodzili ludzie i zaczęli komentować. Komentarze raz były przychylne, raz nieprzychylne, raz były jakieś pochwały, raz krytyka. Ale tak zobaczyłem, że ludzie oglądają moją pracę, że podoba im się to, co robię. I to było niezwykle miłe uczucie. No i sobie pomyślałem, dlaczego mam to kończyć? Chcę to ciągnąć. No i to się utrzymało po dziś dzień. Nie mam jakiegoś konkretnego celu na YouTube w tej chwili. Carpe diem. to jest. Tak teraz wygląda moje życie na YouTube z dnia na dzień. Aha, czyli jak powiesz sobie, ej, to dzisiaj kończę, to po prostu dzisiaj kończysz i tyle. No nie, może nie aż tak, że dzisiaj kończę, bo jak będę miał dość, to. Przestrzega jednak moich widzów, że prawdopodobnie niedługo zwinę manatki, ale to nie jest tak, że z dnia na dzień powiem: Ej, słuchajcie, mam dość, wychodzę, do widzenia. Przy czym od razu chcę też wszystkich uspokoić. Na razie bardzo mi odpowiada tworzenie filmików na YouTubie i nie zanosi się, abym ja miał szybko skończyć z, z tym, co robię. Mm -hmm. No to jakbyś określił, czym dla ciebie jest YouTube, oprócz tego, że chciałeś tam uratować jakby część społeczności przed złym wyborem na początku, ale czy to jest tylko to, czy może jakaś chęć zdobycia sławy, jakoś może Nie, prace, czy Nie coś? tak naprawdę. Ten YouTube to dla mnie jest tak naprawdę. Czym on dla mnie jest? <laughs> nie zadawałem sobie tego pytania do tej pory, ale to jest. Takie moje hobby. Bo lubię się dzielić z moją opinią, lubię jak ludzie na tą opinię reagują. Bo wiadomo, jak jest jakaś topka albo recenzja, są tacy, którzy się nie zgodzą. I jak jest jakaś konstruktywna krytyka, to można się też do niej odnieść. I. No i tak naprawdę na tym się to kończy. Nie, nie, ma tu, nie mam tu jakichś większych ambicji. Mam... To jest moje hobby, któremu poświęcam wolny czas. A, i, I widzowie są w sumie taką weryfikacją twojego zdania, tak? tak Mniej więcej tak, byś to mm -hmm. określił. Bo wiesz, to, to jest moje zdanie, więc to nie jest, że ja jakoś obiektywne filmy tworzę. One są mocno subiektywne, ale chcę im nadać znamiona obiektywizmu. Żeby to jednak komuś się przydały. I fakt, że jest to moje hobby, że jakoś mi zajmuje czas oraz że komuś może pomóc, to jest to bardzo satysfakcjonujące. Rozumiem. Okej, okay, nie masz jakiegoś takiego YouTube'owego celu, a może masz życiowy cel? <noise> Znaleźć sobie drugą połówkę. <noise> o, Więc to okay. jest mój ży życiowy cel, ale to są, wiesz, moje sprawy osobiste, to może ich nie dotykajmy. Rozumiem, to możesz, możesz sobie tary, zrobić jakąś mangę, fanfika o szukaniu dziewczyny <noise> i wie. <noise> tak, <Manis, głos> ten ogłoszenie matrymonialne zamieszczę na YouTubie, to byłby, kurczę, to, to byłby cyrk, parodia. To? Mogłoby się udać, pewnie. Wiesz co? E... Myślę, że parę osób by się zgłosiło, pewnie dla jaj, ale no, myślę, że byłoby śmiesznie. Mm -hmm. A, czy uważasz, że twoje życie ma sens? Coś wnosisz do świata? Czy jesteś raczej takim małym, szarym człowieczkiem, co nic w świecie nie znaczy? Jedno i drugie, ponieważ mam już tych trochę subskrybentów, mam trochę widzów i wiem, że wielu ludzi no, ceni moją opinię. Więc jeżeli ja coś polecę, to. Są osoby, które to dzięki temu obejrzą lub nie obejrzą, więc na pewno coś wnoszę do świata, ale też sobie zdaję sprawę, że jestem takim raczej małym trybikiem w tej wielkiej maszynie. Więc woda sodowa nie uderza mi do głowy. Rozumiem. Czyli póki, póki komuś pomagasz, póki jest to dla kogoś rozrywka albo pomoc, to, to uważasz, że okej, okay, to jest dobry kierunek, tak? Tak, myślę, że nie trzeba mieć jakiegoś bardzo konkretnego celu. Czasami sama podróż, podróż sama w sobie jest celem, a nie jej destynacja. No i to jest chyba taka właśnie sytuacja. A jak wygląda proces twoich robienia filmików? Czy tam piszesz scenariusz, czy może mówisz z głowy, co najbardziej lubisz, czego najbardziej nie lubisz? O nie, zawsze sobie muszę pisać scenariusz, ponieważ no nie posiadam takiego daru, aby nawijać się z pamięci. Tak, jak przed chwilą wspomnieliśmy, bardzo szanuję czas swój, czas swoich widzów i chcę w maksymalnie krótkim czasie, maksymalnie dużo informacji przekazać. I mam tam, jak piszę, recenzję. Mam cel: zmieścić się w, zmieścić się w 320 słowach i muszę tak mieć wstęp, opis o czym to jest, poszczególne wady albo zalety tego wymienić oraz. Czy warto to obejrzeć? I jak tak wszystko to wymienię w, 30, w tych 320 słowach, no czasami jest więcej, czasami mniej, no to siłą rzeczy nie da się tego powiedzieć z pamięci. Muszę mieć scenariusz, muszę mieć często tekst, no i no tak to wygląda. Okej, okay, czy ty rzeczywiście sprawdzasz, czy masz 320 słów? Nie, 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 ale to jest nie tak, że sprawdzam, bo często jest to znacznie więcej, znacznie mniej, ale w recenzjach to. Tyle mniej więcej yy, 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 mi potrzeba, aby dwie i pół minuty gadać. Mhm. Tam czasem jest 350, czasem 300, czasem 400. Ja wszystko piszę na tatniku i po prostu, jak mam jedną czcionkę na full ekranie, to widzę po prostu po tekście, ile czasu będę mówił o tym. Ale o słowach nie pomyślałem. Po Ale nie, to w sumie jest tak, że ja patrzę po akapitach, że ilość tam akapitów i. Yy, yy, bo wiesz, nie, nie, nie piszę wszystkiego ciągiem, tylko dzielę sobie tekst na akapity i powiedzmy 3-4 linijki, akapit. I już w pewnym momencie zauważyłem, że no te 320 słów to jest jakaś taka um, ilość. Bo to nie tak, że sobie ustaliłem pewnego dnia: jest 320 słów i, te, i tego będę się trzymał. Tylko zauważyłem, że mniej więcej tyle zwykle potr mi potrzeba, żeby w miarę um, treściwie przedstawić to, co chcę powiedzieć. Okej, okay, bo teraz w sumie wymyśliłem, ja recenzji nie robię, ale taki pomysł dla Ciebie, że możesz zrobić sobie serię recenzję w 320 słów i masz tylko i tyle do dyspozycji. To będzie utrudnienie, jeżeli cię coś takiego interesuje, ale to ciekawy zabieg, myślę. Wiesz co, to akurat większość, znaczy nie, nie większość, myślę, że połowa moich recenzji by się już kwalifikowała do, takiego, do takiej serii. Rozumiem. E, Okej, okay, dobra, to już wiem, jak powstaje scenariusz. A jak z nagrywaniem? Masz z tym problemy? Czy po prostu. O, masz niestety scenariusz, to, mamy nie ma? duże problemy, szczególnie z nagrywaniem głosu. Mimo, że już nagrywam prawie 4 lata, no i widać postęp, bo te moje pierwsze te filmiki, jakie obejrzałem niedawno, o Matko Boska, złapałem się za głowę, jak ja to wszystko kaleczyłem, teraz też nie jest najlepiej. Też na pewno mógłbym parę rzeczy poprawić jeszcze dykcję, albo. No, często jest. Tak, że zjadam jakieś spółgłoski, że przyłapuję się, że dałem do filmu coś, co powiedziałem lekko, niewyraźnie. Ogólnie jest tak, że jak coś nagrywam, to zawsze jest dwa razy więcej nagrania niż tego tekstu, którego, który się później znajduje w filmie. Wiesz, mówię, mówię, a zaciąłem się, albo się zająknąłem, trzeba to wyciąć. Więc nagrywanie jest dla mnie największym problemem. tak Mm -hmm, mm -hmm. Aha, a jak z montażem? A montaż to akurat już jest dla mnie zabawa, ponieważ zawsze lubiłem troszkę takiej twórczej zabawy już na istniejącym że, organizmie. Że nie tak, że tworzę wszystko o, od zera, tylko już coś mam. No i tutaj mamy p, właśnie ten anime, odcinki. No i każdy odcinek tnę na kawałki i wstawiam ich. Zawsze staram się te, dobrać te sceny tak, aby pasowały do tego, o czym mówię. No, i to jest dla mnie akurat już czysty relaks. Okej, okay, to, to fajnie. W sensie, jak robicie recenzje i robicie jeszcze z krótkich anime, to macie ten luksus, że nie trzeba za bardzo szukać. Ja o i troszkę trzeba. Troszkę tak trzeba. Średnio, średnio. Bo, Bo wiesz, no, jak, no, jak, nieraz, jak, jak nieraz jest, powiedzmy, jakaś topka, jakaś szczególna. Powiedzmy, ostatnio miałem z tych, tą topkę zdrad, to musiałem. Konkretne odcinki i konkretne sceny, więc trochę szukania jednak było. Ja no znam ból, bo ja mam z całego anime najczęściej jak opowiadam o jednej postaci, to mam do dyspozycji 700 odcinków, i teraz z każdego trzeba wyciąć te 5 sekund do. Znaczy z każdego. Wiadomo, że nie z każdego, ale tam z poszczególnych trzeba znaleźć konkretny odcinek i jeszcze z niego będzie te 5 sekund. To jest, mówisz dla ciebie relaks, dla mnie to jest taka katorga, to no, po prostu najwięcej mi to zajmuje, bo przejścia jakieś tam pierdolę, to nic, ale znaleźć tą jedną konkretną scenę, to jest długi proces. To mówię, to dla mnie taką największą katorgą jest samo nagrywanie tekstu. To, jest to też może lecie. być problematyczne, ja pamiętam, że yy, bywały czasy, że miałem, nie wiem, 15 minut odcinka, a czasu, kiedy nagrywałem, to jest godzina czasu, nie? bo właśnie każda pomyłka, wszystko... Trzeba poprawić, jakby y, ludzie nie wiedzą, ile to jest czasu faktycznie, nie, bo jakbyś miał wrzucić taką, okej, okay, ja mówię i to, co powiem wrzucę, to to by było kiepskie jakości, a ja to się nagrywa niektóre kwestie po pięć razy, nie. No, żeby pięć razy, to po prostu się człowiek sam na siebie wszy, wścieka, nieraz klnie, bo jest prosty tekst i czy tego po raz piąty i po raz piąty jest źle. O, ja ci powiem, że najgorsze. Po prostu ja też, jak nagrywam, to chcę stanowy scenariusz jednym ciągiem, ale czasami, jak jest długi i właśnie męczysz się nad jedną linijką, piąty raz, dosłownie przeklinasz na samego siebie, to warto czasami wyjść i coś zrobić. Audio będzie trochę no. inaczej brzmiało, a ja mam czasami taki, taku, tak zdenerwowany w środku jestem na samego siebie, że mam ochotę sobie przywalić. Ale, ale, ale właśnie tutaj jest ten ból. Albo zostajesz, męczysz się i to brzmi. Cały czas tak samo, albo wychodzisz, wracasz za pięć minut, wiesz? Ja, ja, ja zawsze muszę, czasem, no nie, nie zawsze, ale często po prostu wstaję i e, robię kilka przysiadów. No, pomaga. M może to być pomysł, może to być pomysł. Y, czy masz jakieś, to pewnie nie masz, ale jakieś jedno konkretne ulubione anime? Tak jednoznacznie. Higurashi, bez zająknienia. Czyli jednak masz. Nie spodziewałem się, jak mówisz, obejrzałeś, bo ja spojrzałem na twojego mala, mówię, o mój Boże, to mi zajmie całe życie, żeby dojść do tego momentu, yy, a nie spodziewałem się, że będzie jedno, ale w takim razie za co je lubisz? Za szok, który mi zafundowało, bo kompletnie nie wiedziałem, z czym mi się przyjdzie zmierzyć. Myślę sobie, o, jakaś komedia, haremówka będzie, że tak powiem, śmiesznie jak zawsze. A tu się pierwszy odcinek taka zaczęła się robić ciężka atmosfera, gęsta i w drugim odcinku, jak psychoza mi przywaliła, no byłem kompletnie nieprzygotowany na taką, na taki terror, na alienację, którym mnie to anime potraktowało. I jak już bo miałem niesamowite szczęście, bo oglądałem je nocą i na słuchawkach. Więc to jeszcze potęgowało to doznanie. Wie, może gdybym je zaczął oglądać nie wiem, e, za dnia, tak by do mnie nie, nie przemówiło, ale... Oglądnąłem trzy odcinki i Matko Boska, co się, jak mi serce waliło, co się dzieje na tym. Nie rozumiem, co tam się w ogóle. co tam się wyprawia. Ale poszedłem i starałem się pójść spać, i mi nie szło, bo po prostu prawie północy nie przespałem. No i wróciłem następnego wieczora do Higurashi. Oglądnąłem czwarty odcinek i kopara mi opadła. Tam się takie rzeczy działy, na, po prostu nie byłem gotowy na. Psychozę, którą mi to anime zaserwowało. Mhm. Ja mam bardzo podobnie z Death Note'em. Death Note to było w sumie moje, moje, nie, trzecie anime, bo pierwsze pewnie był Dragon Ball, drugi Naruto, I ja tak oglądałem, sobie oglądałem, i w pewnym momencie mówię: No, dobra, zrobię sobie pauzę od Naruto. Chyba jeszcze byłem już na bieżąco, więc musiałem czekać. Nydziej mówię: Obejrzę sobie Death Note'a. Czy tam wpisałem top 1 anime, i oczywiście Death Note wyskoczył, ja mi też głowa dosłownie parowała, bo ja nie potrafiłem zrozumieć, co tam się dzieje, dlaczego to jest połączone z tym, i jak drugi raz oglądałem, to trochę bardziej. Zrozumiałe to dla mnie było, ale, no, ale ryło mi to banie i, 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 i też właśnie ciężko zasnąć, bo wtedy sobie myślisz, co tu się stanie, co tu się stanie, i takie, o, to jest, a to jest y, y, bardzo przyjemne uczucie, y, mimo tego, że nie śpisz, nie? No właśnie, to pamiętam mnie dewno po drugim odcinku y, wciągnął, jak była ta deklaracja wojny z obu stron. Po prostu za nie mówiłem wtedy. Mhm. Mm y a powiedz mi, czy chciałbyś cokolwiek zmienić na YouTubie? Tu mówię o tym, cokolwiek cokolwiek, czy to funkcja, czy to dosłownie postrzeganie w społeczności coś, co ci nie pasuje w YouTubie. Obecnie mi nie pasuje, że łapki w dół są ukrywane. Uważam, że to powinno być jak najbardziej widoczne. No bo nie każdy filmik jest dobry i yy, można to zweryfikować, jeżeli się widzi, ile jest łapek w górę i ile jest łapek w dół. Z kimś, z kimś doszliśmy do wniosku, że to najbardziej boli przy rzeczach, które po, potrze, potrzebujesz pomocy, tak? Czyli na przykład o właśnie, jakieś y tutoriale, na przykład z grafiki tak, 3D. Tak, to tak. Ostatnio też tego potrzebowałem, bo robiłem pewną animację. No i zanim się w końcu dokopałem do filmiku, który był do rzeczy, no to przerobiłem cztery inne. Do, to, to jest moim zdaniem największy problem, bo jeżeli mówimy o czymś takim, mm, co ty powiedziałeś, że wtedy widać, czy filmik czy jest dobry, czy nie, to ja bym nie powiedział, bo tak samo jak powiedziałeś, tamten filmik miał prawie milion wyświetleń, tam z kilkaset tysięcy, miał 90% łapek w górę. I prawda jest taka, że y, głównie mamy swoją społeczność, tak? I nieważne, co się wrzuci, to i tak y, rzadko kiedy. Ja prawie nie mam takich filmików, które miałyby, nie wiem, mniej niż 95% łapek w górę, nie? Ja żeby to zrobić. U mnie takim właśnie kandydatem jest recenzja Ari Furety i myślę, że to też powinno być widoczne, ponieważ co prawda jest 80% łapek w górę. No to 80 to niby sporo, ale w porównaniu do innych, gdzie jest 95-99, to już świadczy, że ta recenzja, no. Jest troszeczkę inna, i że zdanie recenzenta jest, może się różnić od Twojego, więc to jest jakiś wyznacznik. Niby tak, ale znowu z drugiej strony zależy, co robisz, nie? Bo ja na swoim kanale miałem, zacząłem jakąś tam serię, która się po prostu ludziom nie podobała, ale mi się podobała, i nawet jeżeli będę miał e, ochotę, zrobię drugi odcinek, nie? Pomimo tego, że ludziom się nie podoba, bo mnie to jara, ale e, zauważmy, jak ten filmik na animacji zrobiłem nieszczęsny z gatunkami, to tam. Były właśnie y, chyba 85% łapek w górę, pomimo tego, że filmik finalnie wyszedł źle, nie? I teraz, no. jeżeli to by było na moim kanale, to prawdopodobnie bym ja to olał i niech se filmik wisi. Y, ale z racji tego, że my tam gadaliśmy i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam na prywatnym, to wyszło, że on jest rzeczywiście źle zrobiony, no i trzeba się go pozbyć. Więc mhm. y, tutaj wszystko zależy, myślę, od podejścia y, i. I tyle, no, no bo... No też, tak naprawdę... Że... Jak robisz jakąś... Robisz jakąś rzecz, powiedzmy, tę recenzję zrobisz, nie? Powiedzmy, że robisz sobie anime, yy, rzeczy i jest spoko, spoko, spoko i robisz grę. I nawet jeżeli to jest dobra recenzja gry, to wiesz, ona się nie wpisuje w anime i ludzie ci specjalnie złapkują w dół, bo, no... bo to nie jest to, czego oni oczekują. No tak, ale to też... Yy... Bo kanał jest o anime, a nie o grach, to trzeba sobie powiedzieć, więc... Yy... Nawet... Trochę tych łapek w, w dół jest jak najbardziej zasłużona, chociażby z tego powodu, nawet jeżeli recenzja jest dobra i treściwa. Znaczy, powiem tak, ja, ja osobiście uważam, że jakbyś miał nick kanis, a nie anime kanis, to wrzucaj sobie co chcesz. A tak to nie mogę. W sensie... Nie, oczywiście, że <laughs> możesz, oczywiście, zależy od twojego podejścia, ale nie rozumiem podejścia, w sensie trochę rozumiem, trochę nie rozumiem... Yy że jak wrzucisz coś innego, to od razu o, kończysz się czy cokolwiek. Ja mówię nawet na swoim przykładzie, nie? Ja sobie robię co chcę i jak będę miał ochotę, to wrzucę gameplay z na 3 y, ciągiem, codziennie, nie? Y, bo to nie jest kanał Eliasz Anime Naruto, tylko Eliasz, nie? Więc to jest y, tak jakby można powiedzieć kanał o rzeczach, które sobie wrzucę, a jak ty masz anime Kaniec, to już trochę jest inaczej, nie? Mam wrażenie. Rozumiem też trochę, ale to mówię, każdy to troszkę inaczej postrzega. No wiadomo, wiadomo. W sumie po to, co tutaj wywiadę, bo, bo chcę poznać też opinię drugiej strony, a nie tylko swoją, nie? Mhm. Mm no e, Okej, okay. okay. a powiem Ci tak. Jesteś bliżej trzydziestki niż dwudziestki. Nie pamiętam, ile dokładnie masz lat. Nawet nie wiem, czy wiem, ale na pewno bliżej trzydziestki. Po trzydziestce jestem na Po trzydziestce. I czy nie czujesz się z tego powodu dziwnie? Tym bardziej, jeżeli mówimy o kontencie anime, który raczej kojarzy się z młodszą widownią. Wiesz, nie, ponieważ jak byłem dzieckiem, to nie lubiłem japońskich bajek. No, jak widziałem od, japońską kreskówkę, od razu wyłączałem. Nie wiem, co mi nie, nie odpowiadało, ale no, denerwowało mnie to, yy, co tam się dzieje. Sposób, nie wiem, jak są przedstawione postacie, czy jak jest prowadzona fabuła, nie wiem. W każdym razie za każdym razem, jak była japońska kreskówka, wyłączałem. Wyjątkiem była czarodziejka z księżyca. No i dopiero jak poszedłem na studia, no oglądałem pewną AMV-kę, popatrzyłem sobie, fajne to, zabawne to i obejrzałem anime na podstawie której, którego powstała ta AMV-ka, no i później kolejne, kolejne, no i jest to coś, co po prostu sprawia mi radość, więc nie widzę żadnego problemu, dla którego bym miał, nie wiem, kryć się z tym, że lubię japońskie kreskówki, no bo... Jest to rozrywka jak każda inna. Jest to rozrywka jak gry komputerowe, jak książki, nie, nie, nie wiem, jak jakieś sporty. Dla mnie to jest to samo. Jasne. jasne y, Powiem ci, że nawet zauważam plusy bycia jakby starszym YouTuberem y, z anime, bo o ile. Nawet jak oglądasz bajki, nie? To, to oczywiście znajdą się też nawiązania i do rodziców, którzy oglądają, i dla dzieci, ale mm, coś ciekawe, ja na przykład teraz sobie Naruto i. Rzeczy, które oglądałem, będąc szesnastolatkiem, były dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Będąc teraz 10 lat starszy, nie? I teraz oglądam sobie to i wyłapuję nowe rzeczy, jakby ciekawsze, które gdzieś mi się zagubiły. Bo jako szesnastolatek byłem, wow, tu się da i tylko na naparzanka na jest najważniejsza. No a się produkcjach... punkt widzenia zmienia. No i. Oczywiście, a w japońskich produktach jest bardzo, bardzo dużo nawiązań, mam wrażenie, nie? W sensie nie powiem, że we wszystkich, bo może nie we wszystkich są, ale na przykład w Naruto prawie każde imię ma dosłownie odzwierciedlenie w postaci, nie? Każda, nawet data urodzenia często ma powiązanie z no, czymś. Tam jest tam mnóstwo, mnóstwo tych Chyba to chyba kieł oznacza po japońsku, z tego co wiem, więc tak, tak, tak. Mhm. Więc jest tam masakrycznie po prostu dużo nawiązań, nawalonego tego wszystkiego w jedną postać. I, i to jest ciekawe, nie? Mhm. Powiedz mi, jaki masz stosunek do szefa? Czy uważasz, że jest potrzebny, gdyby nie on, byś nic nie robił, a może to jest przykra konieczność? W momencie, pytasz o szefa jako kogoś, niekoniecznie tw Twojego, tylko po prostu jakiegoś, nie wiem. Możesz doświadczać własnych, jeżeli miałeś X szefów albo jednego, nie wiem, to, to jak ich może wspominasz, czy uważasz, że są potrzebni, czy to raczej byli u Ciebie tacy, którzy byli, bo byli, a raczej cię wkurzali i przeszkadzali w robocie, nie wiem. Nie, jak jak, jest, jak, jak jest dobry lider, to on jest zawsze jak najbardziej um, kimś, kto jest potrzebny, kimś, kto zarządza pracą, kimś, kto motywuje innych do działania. Jak byłem na studiach, sam parę razy byłem kierownikiem projektów, no i musiałem troszkę motywować moich kolegów do działania, co nie było takie proste, ponieważ z jednej strony byliśmy kumplami, razem chodziliśmy na imprezę, a z drugiej to jednak trzeba było im przypomnieć, panowie, jest zaliczenie i profesor nam urwie to i owo, jeżeli tego nie zrobimy. Więc pozycja szefa, pozycja lidera to. Jak najbardziej może być coś dobrego, tylko pod warunkiem, że jest osoba, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Okej, okay, a spotkałeś się z takimi osobami, nie licząc siebie w roli lidera? Znaczy, nie chcę, żeby zabrzmiało, że ja byłem jakimś super liderem, ponieważ no, starałem się po prostu wypełniać te obowiązki, które mi powierzono i starałem się, żebyśmy nie umoczyli, natomiast do tej pory nim... Hmm. Nie spotkałem się jeszcze do tej pory z kimś, kto był jakimś takim bardzo niekompetentnym e, szefem liderem. No, raczej. Hm. nie za bardzo więcej okay. powiedzieć. No, spoko, jeżeli nie, to nie, no po prostu. E, dobra, teraz. Pytanie tabu, dlaczego odszedłeś z Animedii? Czy to może przeze mnie? Czy może przez to, że kanał. Zwiastowałeś to, że kanał się rozpadnie, i tak nie ma sensu. I mów śmiało, bo ja się nie obrażę. A nawet jeżeli to chociażby byłby powodem, ja to. Eliasz! Bym Chciał się dowiedzieć, że jestem przyczyną. Mów, mów. Eliasz, ja tak naprawdę dowiedziałem się, że już nie jestem częścią Animedii. Ja z niej nie odszedłem. Ja nagle pewnego dnia wchodzę, a tu mnie nie ma. Tak to wyglądało? O, nie, 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 nie. Znaczy, pamiętam, bo było kiedyś na tym, na Discordzie właśnie była chyba rozmowa i tam wspominałem, że rzeczywiście nie mam za dużo czasu, bo prawda jest taka, że ogólnie się to sypało no i chyba kończyły się wakacje i ludzie po prostu zaczynają mieć coraz mniej wolnego. Ja się tak powiem podpisałem pod tym wszystkim, że ja również tak nie za bardzo mam obecnie ten czas ten, wykonywać te firmy dla Nimedi, ale jako takowy. Wypi ja się z tamtego statku nie wypisywałem. Więc kiedy. Serio? To ja, ja źle to zrozumiałem. Ja uznałem to jako deklarację, ja już nie chcę w sensie. No więc ja byłem, ja byłem troszeczkę no, zaskoczony, że zostałem, że tak powiem, z tego statku usunięty, ale nie tak, nie tak żebym miał jakiś żal o to, ponieważ no, sam deklarowałem, że raczej nie mam za bardzo czasu już tych filmów robić. No i mogę powiedzieć że z perspektywy czasu, że jednak rzeczywiście to, to było, byłem u kresu i po prostu nie dałbym rady. I po prostu dobrze mi zrobiło, że miałem troszeczkę mniej tej pracy, bo to moje hobby zaczęło się robić obowiązkiem, a to nigdy nie służy. O Jezu, ale teraz tobie jeszcze, szczerze, mówiąc, bo ja byłem przekonany, że to jest deklaracja, dobra, ja nie mam czasu, nie będę miał czasu, to nie po prostu. I ja wtedy, o kurde, to przepraszam, naprawdę. Nie, no, sł nie, słuchaj, naprawdę, ja naprawdę nie mam ci tego za złe, bo ja też to takie. Ująłem no dosyć konkretnie, by nie owijałem w bawełnę, więc można by to było tak odebrać. Ja aż, aż po, po nagraniu jak już będę to montował prawdopodobnie i będę tego przesłuchiwał, to co zobaczę to to powiedz, bo, bo mówię, ja, ja pamiętam, że mm, albo ty, albo spychu na jako pierwsi napisaliście. Chyba spychu był on pierwszy tam, ja, widził, ja, ja, w tym ja po nim sensu, zaraz. a ty tak, tak, a tyż właśnie po nim, że yy, no ja podobnie nie mam czasu i tak dalej i tak dalej i ja uznałem Okej, okay, czyli no, wy już to nie mog To mogła być przyczyna tego, bo rzeczywiście, ale. O kurde. To teraz mi głupio i zarazem śmiesznie, nie? Bo, bo... Ja, to raczej I o to chodziło w ogóle. Niech ci głupio nie będzie to jest raczej śmieszna sytuacja. I po prostu komunikacja, teraz widać, że jest najważniejsza. Okej, okay, to ciekawe. Ciekawe to teraz. Co by było gdyby? Bo Gdybyś został, to zależy, bo wiadomo, mógłbyś nie zrobić filmów, ale zawsze to wyglądałoby lepiej, że hej, nas jest trochę o jeden więcej, więc ciekawie by to wyglądało. Nie wiem. Nie ale wiem. wiesz, e... prawdopodobnie ee, też bym odszedł, bo mówię, jednak zaczynało mi to powolu, po, zaczynałem nie dawać rady i głównie dlatego. Rozumiem, Ro, nie no, w pełni rozumiem, bo czasami jest tak, że jak już e, powiedzmy nawet... E, tych hobby, powiedzmy, pojawi się pieniądz, nie? że na przykład możesz tego szyć, to już automatycznie motywacja spada, są takie osoby na pewno, nie, że robią to hobbystycznie, dopóki pracują na to, żeby powiedzmy z tego wyżyć, ale jak już jest to, z jestem w stanie z tego wyżyć, to już tak jest nie, to mi się nie chce, albo właśnie za dużo roboty, że ja muszę, to już jest takie, to, to zależy bardzo od człowieka, nie. Mhm. Zgadza się. Yy, dobra, Yy, nie, nie wyszedłeś z Animedii, powiedzmy, t, 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 to dobrowolnie, przypadkiem cię wyrzuciłem, ale może miałbyś coś, co byś chciał w niej poprawić? Wtedy, kiedy byłeś, lub teraz, cokolwiek. W sensie teraz to ona i tak nie żyje za bardzo, ale e, czy, 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 czy miałeś coś takiego w głowie, to bym poprawił na pewno? Hmm... Nie, raczej nie, ponieważ ta Animedia... Wstanowiła dla mnie dobry pretekst, aby zrealizować materiały, które od dawna miałem w głowie, które myślałem sobie, a mam taki pomysł, zrobię go kiedyś. No i to kiedyś właśnie nadeszło, kiedy się pojawiła Animedia. No i ona była dla mnie... Hmm, no, kolejnym, że tak powiem, kanałem, dzięki któremu mogłem się podzielić z ludźmi tym, co myślę. Więc... Nie wiem, czy tam można, myślę, że coś poprawić było, można, ale co to? Nad tym się nie zastanawiałem dłużej. Aha, czy nie było czegoś takiego bardzo kującego z Twojej perspektywy? Dla mnie nie, bo yy, widziałem, że na Discordzie jednak, jako taki był kontakt między członkami ani większość się udzielała, więc. Yy, no, może. Po w sumie jedno, co by można poprawić, to wymóc, żeby ludzie wrzucali z większym wyprzedzeniem filmiki. To mi jedno troszkę wadziło, że nieraz były filmiki wrzucane na godzinę przed. No, oczywiście, ale to jest właśnie perspektywa człowieka, o tym, co przed chwilą mówiłem. Ja się dopiero tego nauczyłem, będąc wani medi, że ludzie nie potrafią tak pracować za bardzo. W sensie większość nie umie tak pracować, żeby zrobić z wyprzedzeniem, nie? Ja, na przykład, robiąc filmik na niedzielę, już mam gotowy produkt w piątek najpóźniej, nie? I po prostu, mhm. no, znaczy najpóźniej, no zdarzało się, że później, ale. Ale staram mieć na piątek, żeby sprawdzić, czy nie ma praw autorskich, żeby coś jeszcze poprawić. Tam pierdoły, pierdoły, nie? Ale mm -hmm. większość jest właśnie takie: Okej, okay, mam film do jutru, zaczynam go robić. To dla mnie jest coś niepojętego, no ale właśnie to jest kwestia tego, jak to pracuje. Yy, dobra. A może gdzie jesteś bardziej sobą? Na YouTubie, wśród rodziny, czy może sam ze sobą? Prawdę mówiąc, to jedyne miejsce, gdzie nie jestem całkowicie sobą, to jest moje miejsce pracy, bo ono wymaga ode mnie jednak trochę powagi. Natomiast na YouTubie jestem sobą takim troszeczkę no, spuszczonym ze smyczy, ponieważ to nie tak, że jestem codziennie wesoły i tak dalej, ale lubię się powygłupiać, lubię, lubię, być, lubię pożartować, zarówno wśród znajomych, zarówno w gronie rodzinnym, w prywatnym życiu. Więc i na YouTubie, i prywatnie jestem, no, jestem sobą, tak naprawdę. Mhm. Mm A to spoko, bo ja mam chyba bardzo podobnie i większość tak powiedziała, że wiadomo, każdy ma maski i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie tak. Nie, ja, ja lubię właśnie nie lubię, nie, nie lubię udawania kogoś, kim nie jestem, i to bardzo. Mm -hmm. No i spoko, bardzo spoko. E, dobra, czyli na co dzień można powiedzieć, że jesteś bardzo podobny jak na YouTubie. No nie tak bardzo, bo na YouTubie jednak przeważa ten mój e, zgrywuśny, e, zgrywuśne usposobienie, natomiast e, jak rozmawiam ze znajomymi, to też jakiś czasem żart, nieraz końśliwy potrafię rzucić, ale ludzie się z tego śmieją i tak. Mm -hmm. e, no, tak jak mówiłem już, nie jestem aż tak bardzo zaznajomiony z Twoim kanałem, oglądałem kilka filmików, mówisz w bardzo specyficzny sposób e, i to się może podobać lub nie, e, na pewno to jest inne niż wszystko, ale też spotkałem się z opiniami właśnie na Anime jak czytałem komentarze, że masz dziecinny kontent. Czy tak uważasz? Tak. O! Znaczy... W sensie, że, że to jest nawet nie tyle dziecin, może źle użyłem, że bardziej właśnie dla dzieci. E, e, w sensie, wiadomo, anime i tak dalej, ale dla młodszej widowni, a nie starszej widowni. Ja nie oceniam, jakby, ja nie jestem, mówię, w targecie i w ogóle, hmm. tylko. Wiesz, ja nigdy no, nie celowałem no wejść, w jakiś, ta jakiś targ, że moim, moimi widzami mają być 16-latki, 13-latki, 25-latki. Tak naprawdę to jest. Tworzę to dla wszystkich, ale do tej pory się nie spotkałem z zarzutem, że to, co tworzę, jest no, niedojrzałe. Może nie jest to zawsze poważne, bo często mówię, jakieś żarty w wplatam w filmy, żeby nie było zbyt drętwo. Ale, no, prawdę mówiąc, nie, nie, chyba przegapiłem ten komentarz, bo, no, nie wiedziałem, że tak ludzie to odbierają. Nie wiem, nie wiem, czy to się pojawiło w komentarzu, czy gdzieś w, w wiadomościach po prostu na Discordzie, bo ja tam, tam trochę się udzielałem, więc na pewno gdzieś to wyhaczyłem, nie powiem Ci gdzie, ale obiło mi się o yy, oczy bardziej, ale to kwestia może być tego właśnie tych żarcików, bo ja też rzucam bardzo suche żarty, nie wiem, na przykład... Niedawno rzucam jakieś takie filmiki, memy, które dla mnie są śmieszne, ale jestem w stanie uwierzyć, że dla kogoś w ogóle nie są. I powie, O, dla dzieci nie, ale to jest kwestia po prostu chyba. Ja to jest chyba bardzo indywidualny odbiór, bo ja sobie zdaję tak. sprawę, że czasami się zachowuję jak ten, jak Kazuma z Konosuby, że mam komentarze, które no, dorosły, poważny człowiek by nie śmiał użyć, no nie? Ale hmm, no, nigdy nie odbierałem tego tak, że jestem jakiś bardzo niedojrzały. Mm -hmm. Myślę, że a się, że się w normach jeszcze. Okej, co to do okay, tego bawienia się głosem, mam wrażenie? Czy, czy na co dzień też tak mówisz? W sensie. Nie, nie, nie. Na co dzień nie, mówię nie, normalnie, nie, nie tak jak mnie teraz słyszysz. Okej, okay, nie, no bo nawet jak teraz gadamy, to czasami mówisz tak. Nie wiem, nie wiem, jak to określić. intonuję to troszkę, zmieniam bardzo mojego głosu, tak, prawda? tak, 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 tak. I to jest typowo zabieg pod YouTube'a. Nie, znaczy to, jak na przykład mówię takim głosem, no to to jest typowo zabieg pod YouTube'a, bo no, nigdzie normalnie nie używam takiego głosu. Przecież jakby ktoś to usłyszał, to by się popatrzył jak na człowieka chorego umysłowo. A, tak jak nadaję tym moim różnym awatorom różne, kurczę słowo mi uciekło, nadaje im różne persony, no to te, 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 takie różne głosy na pewno w tym pomagają. Mhm. Mhm, dobra, rozumiem. E, a jaki masz stosunek dla, do widzów? Kim do oni dla ciebie są? Przede wszystkim my zawsze mamy taki stosunek, żeby e, ich... żeby być wobec nich e, uprzejmym. No, może nie, nie tak, że ja im się kłaniam w pasji i tak dalej, ale e, pamiętam, że po drugiej stronie jest człowiek, on ma swoje zdanie i e, nawet e, jak się ze mną nie zgadza, to to nie, nie tak, że on się myli, a ja mam rację. Zawsze pamiętam, że każdy ma troszeczkę inne preferencje, inne zdanie. I jak odpisuję komuś na komentarze, to wyobrażam sobie, że on stoi przede mną, że ja rozmawiam z człowiekiem twarzą w twarz. Więc to jest taka moja podstawowa zasada, żeby być, może mogę być na luzie, ale żeby jednak zawsze był ten szacunek wobec drugiej osoby. Rozumiem. A teraz czy dzielisz ich na jakieś typy, typu, bez sensu typu typów. Są widzowie, których kojarzysz i traktujesz Tak, ich tak. tak znaczy, bardziej przyjacielsku. No? Nie, ogólnie wszystkich traktuję tak samo, ale jak widzę pewne niki, to już, koja, już od razu człowiek troszkę wolniej czyta ten komentarz, bo wie, że to jest ktoś, kto cię ogląda, kto komentuje i kto no, zasługuje na troszeczkę więcej uwagi. I pomimo, że każdego staram się tak samo traktować, to jednak ci moi stali widzowie to troszeczkę no, są przeze mnie faworyzowani. Okej, okay, rozumiem. A stosunek do ludzi, którzy nie piszą komentarzy, czyli po prostu są oglądaczami? Czy to dla ciebie cyferka, czy, czy też człowiek? zdjeżdżę i tak powiem, no, bo znaczy, dla mnie yy... osobiście powiem, to może brzmieć źle, ale dla mnie to jest cyferka wtedy, no. No troszeczkę tak, ja sobie zawsze zdaję sprawę, że to, kto, bo ja nieraz oglądam jakieś filmy i nie, nie jest tak, że pod każdym filmem, który obejrzę na YouTubie piszę komentarz, to by mnie no po prostu przytłoczyło. I ja jestem każdemu wdzięczny, kto mój filmik obejrzy, ale to nie tak, że yy, dla każdego będę pisał dziękuję, że oglądaliście mój filmik, będę o tym pamiętał, nikt o tym nie zapomnę. No nie, tak nie ma. Po... Mój ostatnik jest obojętne, łamane przez wdzięczność. Tak to tak, ujmijmy. Wdzięczność to też złe słowo. Zawsze jest mi miło, jak ktoś ogląda moje materiały w ten sposób. Okej, okay, no co do tych pisania, komentarzy u innych czy coś, to ja też oglądam. Czasami oglądałem więcej, czasami mniej, ale jakby e, śpieszcie sobie komentarze zawsze, jak gdzieś już zostawię, a to się bardzo rzadko dzieje, bo zażyczaj. Nie śmie oddawać komentarza pod jakimś filmikiem, bo takie, no okej, okay, to jest moja opinia. W sumie ona nikogo nie interesuje, poza jakby moimi ogląda oglądającymi na moim kanale, nie? Mhm. E, i, 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 ale jak już napiszę cokolwiek, to później piszą ludzie, o, Eliasz, tytuł? W sensie jakby nie wychodził poza swojego kanału, to zdarzało dzisiaj, jak już napisałeś komentarz? Bywało. Mhm. Bywało. Dobra. E, Wiem, jaki masz stosunek do widzów, ale czy. Obchodzi, obchodzą cię ich oczekiwania, zanim zrobisz filmik, czy tylko opina na to, co już zrobisz. Um, powiem tak, zawsze staram się, żeby filmik pozostał mój. Czy jest to moje zdanie? Ja yy, mówię, co jest dobre, co jest złe, yy, robię jakiś ranking, i to pozostaje zawsze moje. Tego nie, nie mogę się oglądać na. To, co inni chcą, ponieważ recenzja może być zła, jeżeli nie jest zgodna z odczuciami recenzenta. I ja nieraz sobie zdaję sprawę, że wielu ludziom się nie spodoba to, co powiem, ale muszę to powiedzieć, bo jeżeli tego nie powiem, to skłamie. A wtedy ta recenzja, gdzie recenzent kłamie, no jest bezwartościowa. Jest zła, ponieważ wprowadza ludzi w błąd. Znaczy, nie tyle wprowadza w błąd, co. Recenzent przekazuje nieprawdę, a tu nie ma nic gorszego. Natomiast zawsze patrzę, co tam moi widzowie piszą, ponieważ nieraz proszą mnie o jakieś materiały, o jakieś topki, o jakieś nie wiem, recenzje, rankingi czy o cokolwiek innego. I ja to sobie wszystko zapisuję. I nieraz ktoś jakiś fajny pomysł rzuci, i kurczę, że ja tam na to nie wpadłem wcześniej. Te, tak pomyślę, i będę to realizował. Znaczy, to jest zawsze tak, jak ktoś napisze jakiś pomysł, to zanim ja go wprowadzę w życie, to minie kilka tygodni, czasem nawet miesięcy, ale zawsze cenię sobie takie komentarze. Okej, okay, czy masz chyba bardzo podobnie do mnie? I ja też mam taki notatniczek z pomysłami. Wiele z nich jest od widzów, czyli nie ma u Ciebie raczej tak, że powiedzmy 10 osób pisze ciągiem: Ej, zrób. Topkę o czymś, i ty kolejny filmik będzie właśnie ten, tylko wrzucasz swojego do notatnika i kiedy przyjdzie na to ochota, robisz go, tak? Eee, troszkę tak, ale jak widzę, że mm, się jakaś prośba powtarza wielokrotnie, to taka pozycja idzie do góry w kolejce. Powiedzmy, że ktoś napisał e, raz, e, chcę, to, chcę recenzję anime A. Okej, okay, jest tam zapisane, ale jest e, także 5 albo 10 razy e, różne osoby powiedziały, że chcę anime B. No to, mimo że powiedzmy było później zgłoszone, to będzie wcześniej zrealizowane przeze mnie. Mhm, mm aha, no to tro troszkę tu się różni, bo ja akurat wrzucam sobie czasami to i bywało tak, że ktoś napisał jakiś komentarz i ja mówię: hej, to jest świetny pomysł i to będzie następny odcinek. Tak się zdarzało, ale to jest raczej rzadkość. A bywają takie tematy, które wiszą u mnie już kilka lat od widzów. I sobie wiesz, bo nie mam ochoty na nie, na nie nagrywać, ale no spoko, Ale jest, spoko. ja się dobrze rozumiem, ponieważ ten chyba topka bliźniaków, którą robiłem jakiś czas temu, to ona wisiała chyba ponad rok u mnie, a to też był temat od widzów. Yy, nie wiem, czy się z tym spotkałeś, czy się nie spotkałeś, ale yy, mam pytanie. Takie, tak, które sam nie miałem opinii, ale wiele osób wprowadziło tutaj nowe przemyślenia, i trochę ukierunkowałem tym, je w tym kierunku, bez sensu znowu powiedziałem. Ale, na przykład, dlaczego YouTuber, zwłaszcza jeśli jest mały, nie może sobie narzekać na hajs, zdrowie psychiczne i tak dalej, ale w muzyce, przykładowo w rapie, to jest już okej, okay, że ludzie piszą, że tam, znaczy. Piszą, śpiewają, rapują, że o, miałem smutne życie, ćpałem, piłem, a teraz jest albo tak samo, albo jest gorzej, albo jest lepiej, i tu już jest okej, okay, ale jak ci YouTuber zaczną co... narzekać, to jest fu. Hmm. To wszystko zależy od tego, jak, jak podejdzie się do tematu, jaki ma się, jakich ma się odbiorców. Bo ja wcale tak nie uważam, że są YouTuberzy, którzy są tacy troszeczkę no, bardziej pesymistyczni. I oni też mają widzów. Może nie potrafię żadnego wymienić, ponieważ no raczej nie oglądam takich no, smutnych rzeczy ani pesymistycznych, ale ja wcale tak nie uważam. Jeżeli ktoś jest YouTuberem i chce być, że tak powiem, pesymistą, droga wolna. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, rapuje i chce być optymistą, to też droga wolna. Dla mnie to. Nie, nie, nie ma takich ograniczeń według mnie. No dobra, według ciebie. A czy, czy masz jakiś pomysł, dlaczego tak społeczność reaguje może? Nie mam pomysłu. Po prostu są jakieś schematy, które się utarły no i ludzie lubią powielać schematy. I chyba to na tym mniej więcej. Większość w sumie tutaj uwzględniła to, że tak, jak mówisz, zależy od, od, od samej społeczności, ale też się utarły opinie takie, że to jest jeszcze takie staromodne myślenie: typu y, youtuber to y, się tylko bawi i że y, to nie jest praca, więc niech idzie do normalnej pracy. Rozumiesz co chodzi? No Rozumiem, po prostu w świadomości społecznej jeszcze to nie występuje, że to jednak nie jest tak, że po prostu. Gość coś kliknie dwa razy i jest już to gotowe, tylko to jednak wymaga trochę pracy, trochę przygotowania. No bo wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy. Przecież nawet jeszcze 10-15 lat temu jak ktoś mówił, że p... strony internetowe pisze, no to co to jest? To nie jest żadna praca, no nie? A teraz to już jest jednak rozpoznawalne. Może po prostu potrzeba jeszcze trochę czasu, zanim jakoś to do ludzi przemówi. No, chyba e-sport jest na takim pograniczu, że jedni traktują to już jako sport, pracę i w ogóle, a drudzy powiedzą nadal, to nie jest sport, to jest to jest bawienie się, granie w gierki i w ogóle, nie? To już to jest, to jest chyba bardzo bliźniaczy temat, mi się zdaje. Jest, wiesz, ale tak naprawdę to yy, wchodzi mi już na taką, takie grząskie pole, że... Ktoś mówi, to jest kwadrat, nieprawda, to jest koło, więc możemy się zasypywać że ten, opiniami, bo to jest tak naprawdę czyjeś przekonania. Z przekonaniami raczej nie ma co dyskutować. Jasne, spoko. A czy pijesz alkohol? <laughs> Zastanawiam się, czy to jest. Pytanie związane z tym, z, moją, z postacią lupusa na moim kanale. Natomiast, odpowiadając na pytanie, czasem piję. Nie to nie tak, że codziennie otwieram sobie browara i sączę, ale jak jest okazja, to lubię się troszeczkę napić. Dobra, a czy masz jakiś ulubiony trunek? W sensie typ nie musi być konkretnie lubię piwo takie i takie, tylko jakiś konkretny. Czy to whisky, piwo, właśnie wódka, jean, cokolwiek? Słuchaj, zależy od nastroju końcem tamtego roku, właśnie jak wspominałeś gin, to gin Stonikiem mój brat pewnego dnia zrobił i tak mi to pasowało i się to tak przez chyba parę miesięcy utrzymywało. Obecnie to nie mam jakiegoś jakiejś fazy na konkretny alkohol. Może czasami jakieś whisky się napiję ze znajomymi, ale nie, nie, nie mam jakichś szczególnych preferencji. Mhm, no właśnie, ty powiedziałeś o tym twojej postaci, a czy nagrywałeś kiedyś pod wpływem albo na kacu? Nie, to jednak e, kiedy nagrywam muszę być w pełni, że tak powiemy, sił e, umysłowych i witalnych, ponieważ mówię, to nagrywanie mi ogromną trudność sprawia i chcę, aby to jednak brzmiało dobrze, bo jak taki przepity zacznę nagrywać, to... Wolę nie myśleć, jakby to wyglądało. Z, zawsze nie, nie musisz się do takiego stanu doprowadzać, tam jakieś piwko czy coś, to myślę, że... E, uważaj, uważaj, zdarzyło, bo ale... ostatnio właśnie było tak, że grałem w subnautikę i ja grałem na ekstremalnym, czyli jeden zgon i twoje save'y się kasują. Taki jest to... No i walnąłem sobie jedno piwo. I słuchaj, zgubiłem się w jaskini. Nie mogłem wykmić, gdzie jest góra, gdzie dół i mało nie zginąłem. Więc nawet mała ilość alkoholu jednak upośledza, więc nie, zawsze zawsze na trzeźwo i no i daje z myślę, siebie wszystko. To, 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 to znowu o kwestia osoby, myślę, ja jak jest, jestem bardzo drętwy na, na co dzień, powiedzmy w towarzystwie, bo po jakiejś tam części, po, po kilku głębszych, że tak powiem, już się i jest Git, ale nawet mam kolegę, który kiedyś, kiedyś był moim widzem, teraz jest swoim wspierającym i w sumie już kolegą, nawet byliśmy ja u niego, on u mnie. I on ogólnie ma tam wadę wymowy, jąka się trochę, ale jak trochę wypija, to się w ogóle nie jąka. I to jest, widzisz, to już u niego działa w drugą stronę. No, że tak powiemy, jest. Te wszystkie trybiki u niego zaczną lepiej pracować wtedy. Oleum się unosi, jak to pan za głową mówił. Kwestia jest też tego, że. Yy, no to zależy właśnie typ materiału, nie wiem mówię, że do poważnego filmiku będziesz yy, browca, ale yy, no, jak nie zdarzyły się, to nie, ale czasami yy, bywają typy filmików, w których nawet lepiej bym powiedział, jakby to było po, po piwku, czy, czy kilku głębszych, że zrobisz to... Yy, Znacznie bardziej wiarygodnie, mam wrażenie. Powiedział, mnie, nagram, na mnie nagram, działa nagram, się na sugestia. Jeżeli powiem, że jestem, że tak powiem, teraz wyluzowany, to będzie, będę wyluzowany, więc akurat ja raczej wolę nad wszystkim panować, i że mam nad kontrolę. Mimo wszystko. Okej, okay, dobra, rozumiem, spoko. Okej, okay, a ogórki kiszone, mało czy konserwowe, możesz dodać sobie do poprzedniego pytania, a możesz powiedzieć o. Od... Kompletnie y, niezależnie od tego, czy do alkoholu, czy bez. Najlepsza to jest ogórczanka. No tak. Co, 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 co proszę? Nie wiem, co powiedzieć. Ogórczanka, ma, co czyli to, to w czym ogórki kiszone, że tak powiem, się kiszą. Bo raz była impreza, no i y, graliśmy w to, w Alku Jumanji, czy tam y, w Chińczyka. I wylosowałem pole, gdzie y, idziesz do lodówki i y, musisz przynieść ogórki dla towarzystwa. No i poszedłem, patrzę. Jest słoi z jednym ogórkiem. Więc ktoś tam wziął, a ja z głupa pociągnąłem tą, ten sok z ogórków. I kurczę, dobre to było, jak on pasował do, tej, do wódeczki. Naprawdę. Mhm. Ale <laughs> nie, tej... słuchaj, mało tego. W sensie... ja, ja, ja to mówię towarzystwu, oni na mnie patrzą, jakbym się już kompletnie nałoił. No ale mówię, spróbujcie. Spróbowali i te, ty masz rację. Ale to, powiem ci, tak jest. Ja y, mam w sumie dwa przykłady. Jeden już opowiadałem, że kiedyś y... Jak piłem, to młodszy kolega powiedział mi: zapij wódkę wodą gazowaną. Nie? A ja mówię: Zgłupiałeś? To przecież w ogóle. Nie zadziała, a okazało się, że działało super i na drugi dzień się ma okaca, bo to jest czysta woda, jakby nie. No. Więc y, lepiej to działa niż jakaś kola, czy, czy, czy jakieś soki. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, to no teraz wyjdę na żula, ale to y, podczas pewnej imprezy jeden z gości powiedzmy przyniósł Amarenę. Gdzie się kojarzy, że to z naprawdę żulernią? Jakąś amarenę chyba brzoskwiniową i, i dał mi tego. Nienormalny jest, że ty to pijesz, ale. Polej. I, I spróbowałem, mówię, kurde, jakie to jest smaczne. I teraz trochę, trochę problem. Czy ja już jestem na tym etapie żula, że mi to smakuje, czy, czy jak to wygląda? Nie oceniam. Ja ja, te, ja te... też chcę myśleć, że na etapie żula nie jestem. A czy jestem, no to towarzystwo zawsze może ocenić. Okej, okay. nie, nie spodziewałem się. Te... Przy... Specjalnie zrobiłem na właśnie na rozróżnienie takie pytanie z tymi ogórkami, ale już dwie odpowiedzi mnie zaskoczyły, bo ty powiedziałeś po prostu sok z ogórków, a ojej, Jezu, mi bułka, powiedział, że w ogóle ogórki w, Muszta w zalewie musztardowej, jakie zajebiste, zaczął się tam podniecać i mówię, no okej, okay, zrobiłem dla jaj pytanie, a tutaj się poważne, poważne po prostu odpowiedzi pokazały, no ale spoko. A kolejne pytanie brzmi, czy uważasz się za artystę albo twórcę? Nie, zdecydowanie nie. Ponieważ no, nie mam zbyt płodnego umysłu, bo jeżeli ktoś jest artystą, to znaczy, że tworzy coś od siebie. Natomiast ja omawiam coś, co stworzył ktoś inny. Więc co najwyżej nie chcę, żeby nie, ch nie chcę się uzwać za krytyka, ale troszeczkę jestem takim krytykiem, bo nie tworzę, że tak powiem, nowych materiałów, tylko oceniam to, co inni stworzyli. I zawsze mamy ten dystans, ten szacunek, że ktoś coś tworzy od zera, a ja nie. Ja już pracuję na czymś, co istnieje. Bardzo podobne podejście mam. Nawet bym powiedział, mógłbym się pod tym podpisać, z tą różnicą, że to już kwestia, co ty robisz z tych materiałów. Ok, jak ty krytykujesz, robisz recenzję, to można powiedzieć, że bazujesz na czyimś produkcie i po prostu go w jakiś sposób właśnie oceniasz. Ale jeżeli, nie wiem, Weźmiesz część tego i po prostu dodasz, nie wiem, własne napisy, własny powiedzmy dubbing, czy cokolwiek, no to już tutaj można myśleć, myślę, znowu, ale używam. No, jak jakie dubbing to, co e... robiliśmy, że podkładaliśmy własne głosy pod, te, pod scenę za zanim no to to jest już praca twórcza, ale to się w moim wypadku zderza bardzo rzadko, więc raczej nie, ja na pewno za artystę się nie uważam. Dobra, rozumiem. Um, Okej, okay. a jaki jest stosunek Twoich bliskich do tego, co robisz w internecie, na YouTubie? Czy może się ukrywasz? Czy może z drugiej strony masz kogoś, kto Cię w tym wspiera, rozumie? Czy właśnie niekoniecznie? Czy po prostu robisz tak? Robię, bo robię to moje hobby, ale nikt o tym nie wie. Znaczy nie, to ja się z tym nie kryję i yy, większość ludzi wie, że ja, yy, znaczy większość znajomych wie, że prowadzę kanał na YouTubie, Natomiast jest to część mojego hobby. Jak nie wiem, jak inni grają w gry, albo nie wiem, chodzą. Na, mam znajomą, która na kije chodzi wiesz, na Nord Nordic Walking, no nie? a no to, to jest na tym samym ta sama płaszczyzna. Ona mówi, słuchaj, byłam wczoraj tu i tu, w, 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 szłam przez las, widziałam jelenia, takie rzeczy, a ja czasem y, też mówię, słuchaj, ja wrzuciłem filmik i było śmiesznie, bo ludzie czegoś nie zrozumieli i y, było multum komentarzy. Więc y, ogólnie się z tym nie ukrywam i y, ludzie podchodzą do tego w sposób bardzo neutralny, wiedzą po prostu, że to jest moje hobby i Sposób, w jaki zajmuje sobie czas. Mm -hmm. Kurde, to, to trochę zazdroszczę, bo wszyscy o tym mówią, że mają właśnie to, a ja nie mam. W sensie prawie, prawie nie mam takich ludzi, z którymi mógłbym o tym pogadać. Ale wiesz, to nie, to nie tak, że z nimi non-stop gadam o tym, że e, oczywiście zakazuję, Tylko mm -hmm. powiedz mi, jak jest jakaś większa... E, no, coś, co jest godne wspominki dla osób, które no, nie są otaku, które nie oglądają japońskich bajek. No to wtedy o takim czymś wspomnę, bo gdyby mi tak ciągle true, true, no to by było dla nich męczące. Jasne. Nie, to ja w ogóle w otoczeniu nie mam osób, które oglądają anime jakkolwiek. To już, to już, to już w ogóle patrzy poziom, to już, to już jest naprawdę poziom hardcore dla mnie. A chodzi mi o osoby, które którymi w ogóle mógłbym pogadać na jakkolwiek temat YouTube'a, to nie mam za bardzo. W sensie kojarzę tak od razu z głowy jedną osobę, jednego mojego no, znajomego. Ja powiem Ci, że w sumie, ja sumie też za bardzo ode mnie. No to tak, żebym mógł pogadać o tym, co robię na YouTubie, to rzeczywiście za bardzo nie mam takiej osoby. Więc. Mhm. Ja, ja, ja po to trochę też te wywiady stworzyłem, bo mam osoby, które rzeczywiście w tym siedzą i można coś tam się dowiedzieć, ale ja Ci powiem, że mam drugą stronę, ja się bardziej. W ogóle nie chcę o tym rozmawiać. Jak ktoś mnie pyta, co robisz, a ja jestem, można powiedzieć, zawodowo YouTuberem, to brzmi bardzo źle, w sensie i dla mnie i mam wrażenie, dla. Opinii publicznej, też, że to jest takie niefajne, znowu ten YouTuber. To zawsze ominiam temat. Mówię, no coś tam montuje coś tam programuje Nigdy nie powiem, że jestem YouTuberem, bo to jest dla mnie takie. W domyślam się, jaka będzie reakcja. M taka. Mówisz prawdę, jak mówisz, że montujesz, to jak najbardziej. Jestem montażystą nie, filmową. Tak. No to... i... Tego się trzymajmy. Nie no. kłamia, ale, ale, ale nigdy nie powiem wprost, bo da, 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 ale jest... większość by, większość by wiedziała, jak powiedziałbym, jestem YouTuberem, to by wiedziała o co chodzi, ale to by było takie, aha, ty nic nie robisz. No właśnie. Więc. Y Spoko, bardzo mnie cieszą te wywiady, bo jest dużo osób, z którymi mogę porozmawiać na, nawet niekoniecznie typu, ej, tylko rozmawiajmy o chińskich bajkach, tylko ogólnie. Oj, nie wiem, czy obraziłem, bo niektórzy się obrażają za chińskie bajki. Oj tam, ehm. oj tam, o tam e, chińskie porno bajki i, i co? Powiedzieliśmy, czy to zmieni fakt, że anime jest fajne? No nie, jest fajne. A że dwóch e, kolesi sobie tak powiedziało, no to, no to powiedziało. No. Dokładnie. No to, to mnie cieszą takie rzeczy, bo bardzo dużo rzeczy można wspólnych wyciągnąć, pomimo tego, że większość, znaczy większość po prostu część jest taka, że okej, okay, ty robisz tak, ja robię tak, ale wiele rzeczy można znaleźć takich wspólnych i, i fajnie jest tak porozmawiać właśnie tak stricte youtuber z youtuberem można powiedzieć, co brzmi właśnie niefajnie, ale, ale z mojej perspektywy jest to okej. Okay. A powiedz mi, czy, czy może masz jakiś taki materiał albo kilka materiałów, z których jesteś szczególnie dumny? Hmm, no to chyba tak naprawdę jest jeden materiał, z którego, no, nie tak jak szczególnie szczególnie omartkowoska, to jest moja duma, oczko w głowie i tak dalej, ale jestem bardzo zadowolony, czyli na 10 tysięcy subów, jak zrobiłem materiał o wyjeździe do Japonii. I to było dla mnie strasznie trudne, ponieważ no, po raz pierwszy nagrywałem no, samego siebie i później się okazało, że w pokoju panował straszny pogłos, i musiałem jakoś ten pogłos usunąć, bo teraz i tak ten pogłos został na filmiku, słychać go, ale to jest jedna z dziesiąta z tego, co było. Więc to, jak to obrobiłem audialnie, same kontent filmu też bardzo konkretnie mi się udał. No, jest... Nie chcę powiedzieć, że jest idealnie, bo tam jest na pewno wiele rzeczy, które mógłbym poprawić. Ale to jest jeden z tych filmików, które włożyłem w serce i które ostatecznie wyszły tak, jak chciałem. Mhm. Dobra, bo tutaj wyjdzie moje niedoinformowanie, no ale z drugiej strony też A to jest, jest, to jest filmik długo. z to chyba dwóch lat już prawie, że jest, jak się pandemia mhm. zaczynała. Mhm. Okej, okay, ale mówisz, że ty poleciałeś, czy tam pojechałeś do Japonii? E, tak, byłem na, na wycieczce do Japonii. Mhm. O kurde, bo miałem takie pytanie, czy chcesz kiedyś jechać, ale to już jest odchodzone. Ale, ale słuchaj, okay. i tak ja chcę tam wrócić, raz chcę pojechać, tylko jak już się to wszystko trochę unormuje i jak, no wiesz, sytuacja finansowa między na to pozwoli, i czas. No teraz z tego co wiem, jest porażka z wjechaniem do Japonii jakkolwiek. Teraz w bo... ogóle jest chyba zamknięte są granice, nawet z tak, tego, co tak. się orientuję. W sensie ja y, nie interesowałem się aż tak, że w samym wyjazdu do Japonii, ale czasami coś tam mogłem, tam PewDiePie'a i on mówił, że w ogóle kupił sobie mieszkanie, ma tam biuro, ma firmę i w ogóle już wszystko zarejestrowane i tak dalej, i wszystko porobione. Y, jakieś osoby, które już tam mieszkają, y, wszystko mu to załatwiły. A on i tak nie może tam jechać, nie? To on już od chyba trzech lat chce tam polecieć, czy tam od dwóch i o. nie może po prostu, nie? Pomimo tego, że tam ma wszystko już. Y, więc tutaj jest aż taki problem. Nie, okay. no bo to jest dość hermetyczny kraj i jak nie będzie już te, tego całego bałaganu, to na pewno turystów chętnie przyjmie, ale żeby tak wpuścić kogoś na stałe, no to z tym jest zawsze trudniej. Czy jeżeli w przyszłości będziesz miał dziecko, to pokażesz mu anime i kanał w ogóle na YouTubie, czy raczej będzie takie, okej, okay, to teraz wszystko na nie publik, do widzenia? E, nie, to będzie mniej więcej tak, że... Na pewno nie będę mojego dziecka stresował moim kanałem, bo to by było skrajnie jednak niedojrzałe nie z mojej strony, że ojciec, swoje dziecko, że tak powiem, karmi z, no, swoimi recenzjami, o, patrz, patrz, jaki twój ojciec jest fajny, patrz, jak tu fajnie zrobił recenzję. No nie. Natomiast anime to tak delikatnie chciałbym zaproponować mojej pociesze, żeby się zaznajomiła z tym, przy czym na pewno bym nie wymagał od niej, żeby oglądała, ponieważ no jak ja sam będąc dzieckiem nie lubiłem bajek, to jakby mnie ktoś do nich no, nakłaniał, to myślę, że w ogóle by mnie nigdy nie, nie zajął się oglądaniem anime, ani robieniem filmików na YouTubie. No powiem, by, byś miał po prostu traumę taką, nie? No właśnie, dokładnie. To Traumy to... Czy, wolałbym, żeby moje dziecko tej traumy nie miało. Jasne, okej. Okay. Czyli wszyscy mają bardzo podobne przemyślenia. Jak będzie chciało, to okej. Okay. Uh, okej, okay. a czy uważasz się, że jesteś w czymś dobry? Coś potrafisz na wysokim poziomie? Nie musi to być YouTube, nie musi to być YouTube, tylko ogólnie. Jest parę takich rzeczy, ale myślę, że dobrze to jeżdżę na nartach, naprawdę. Mam yy, fioła na tym punkcie, jeżdżę od dziecka, miałem 6 lat, to mnie rodzice wsadzili na deski, popchnęli i uczyłem się jeździć. I w tamtym roku byłem strasznie nieszczęśliwy, ponieważ wszystkie stoki zamknięte, tyle śniegu, a ja nie mogłem się wyszaleć. Więc uwielbiam narty, uwielbiam jeździć na głównie przygotowanych trasach, ale takich trudnych, takich masakrycznie trudnych. wspominamy z rozdrzewnieniem trasę o przemiłej nazwie Harakiri. Ona miała w największym na, największy stopniu nachylenia 78 stopni. I kurczę, jak się fajnie na tej trasie jeździło. To taka ściana niemalże pionowa, ale właśnie takie e, trasy trudne są dla mnie wyzwaniem i bardzo to lubię. E, kocham jeździć na nartach i jestem w tym całkiem dobry. Okej, okay. no to kiedy kamerka GoPro i lecisz na nartach, vlogazy? E, słuchaj, ja mam takie nagranie, jak pojechaliśmy z ekipą i ja je zmontowałem do muzyki, tylko że nie za bardzo mogę je udostępnić, ponieważ to jest muzyka Bondziowiego, więc od razu by mi prawa autorskie wleciały. Więc... Kurde, ale. Znaczy no, to nie jest zbyt częste, ale w sumie to jako początek takiego filmu można by było coś takiego zrobić. Nie będziesz na nartach i nie wiem, dzień dobry, dzisiaj będzie recenzja czegoś tam, a ty na nartach. Pff, no to by było też ciekawe, w sumie. Ciekawy pomysł, może coś takiego zrobię. Mhm. <gry> <gry> A czy uważasz się za mądrzejszego od innych? Czy może YouTube w tym jakoś pomógł i, i podbił ci jakoś ego, coś, coś zmienił pod tym względem? To jest właśnie taka pułapka, której, w którą się staram nie wpaść, bo mam takie dosyć duże, wysokie mniemanie o sobie, ale ciągle się sobie przypominam: słuchaj, nie jesteś wszechwiedzący, nie jesteś pępkiem świata, możesz się mylić. Pamiętaj, broń swojego stanowiska ale pamiętaj, że jest ktoś, kto może być od ciebie mądrzejszy, ktoś, kto może mieć rację, a ty możesz być, no, ty po prostu możesz się mylić i zawsze o tym pamiętaj. To staram się, bo mam, ja widzę, że mam takie tendencje, że uważam, zaczynam czasem uważać ludzi za no, niezbyt, na, za niemądrych. A i po prostu zabili. No, można... Ja nie, jak ktoś, to ja to powiedziałem. Ale, to wspólne <laughs> ale później sobie mówię, a skąd masz pewność, że ty taki nie jesteś. No i bardzo, ja bardzo na to uważam, bo ja mam bardzo duże predyspozycje, żeby kogoś źle ocenić, mimo że go nie znam, mimo że nie wiem, co on tak naprawdę myśli. I staram się, żeby jednak nie popełnić tego błędu, nie popełnić tej przewiny, że kogoś oceniam źle, mimo iż go nie znam, mimo iż nie, nie mam pewności, że to ja mam rację. Okej. Okay. Myślę, że to bardzo ludzkie. W sensie, yy, no różne opinie były, jeżeli będziesz to sobie zawsze możesz przysłuchać, yy, ale, ale tu chyba każdy odpowiedział, że trochę tak jest, ale to po prostu jest taka natura człowieka, nie? Że no, taka natura, no bo wiadomo, każdy ma własne zawsze. zdanie no i jeżeli tak, nie tak, będzie tak, tego tak. własnego zdania jakoś bronił, no to konformistą się stanie. Mm -hmm, to jest... To jest bardzo ciekawe zagadnienie, akurat, ale czy da się z tym tak fajnie walczyć, trochę nie wiem. Bo może z drugiej strony być tak, że okaże się, że ok, ja mam jakieś tam swoje zdanie, ale ty masz swoje i ok, i nigdy o tym nie gadacie, bo, bo o, szanuję Twoje zdanie i przez to nic, nie wychodzi z tego żadna konwersacja. To też jest. Ale wiesz, problem, żeby to z tej konwersacji nie wyszła pojedynczy typu masło margaryna, no to. To jest kompletnie bez sensu taka konwersacja. Bywały u mnie też takie konwersacje, gdzie ja mam swoje zdanie, druga osoba ma swoje zdanie i nie ma opcji, żeby przekonać albo jednego, albo drugiego, nie? Ja, na przykład, mam bardzo swoje zdanie i jestem bardzo oparty, ciężko zmienić coś u mnie, jeżeli o to chodzi. I też mam to, że o, jestem budżejszy od innych, ale jednocześnie wiem, że nie jestem, nie? I to jest takie. To jest, to jest bardzo ciężkie, szczerze mówiąc. Ja cię jak yy, najbardziej rozumiem, ponieważ ogarnięcie. ja lubię, lubię dysputy słowne, ja się lubię z ludźmi sprzeczać, oczywiście, zawsze merytorycznie i zawsze z szacunkiem dla drugiej osoby. Ale zdarzyło się tak, że na pewnym forum to forum już nie istnieje. Ktoś mi wypunktował: Słuchaj, mylisz się, bo to, to i to. No i tak patrzę: Kurczę! No gość ma rację. Gość ma rację, a ja się mylę. Więc taka sytuacja kiedyś miała miejsce, więc. Jak najbardziej, jak się, jest jakaś kłótnia albo dyskusja, to ja jak, lubię w niej brać udział, ale zawsze może być tak, że przegram i sam wywieszę białą flagę, ponieważ będę wiedział, że gość ma rację, a ja się myliłem. Oczywiście, no to też jest ten w sumie ważne, nie? Tym bardziej, jak w YouTubie na przykład ktoś ci zostawi komentarz, że tutaj ty się pomyliłeś, to nie że zawsze mówisz, nie, nie, ty nie masz racji. Mm. Ja bardzo często tak robię, że mówię nie, nie boszacji, bo akurat jeżeli chodzi o opinię, to mówię ja mam swoją opinię. Słuchaj, ja, ja tak dzisiaj ale, zrobiłem, ale, że ktoś mi coś zarzucał, a ja powiedziałem wybacz, ale ośmieleś się nie zgodzić. Coś takiego to było. Tak. No, no, no ja w sumie do własną opinię. no jest dla mnie najważniejsze, jakby nie patrzeć, nie? Czemu miałoby być inaczej, szczerze mówiąc, ale, ale na pewno są takie sytuacje, gdzie ktoś mi pisze, tutaj się pomyliłeś, bo... Mówisz dosłownie nieprawdę, nie? Bo już nie jest opinią, tylko rzeczą, której zapomniałem, przekoloryzowałem, slash w głowie coś inaczej zapamiętałem, nie? I, i tu mówię, okej, okay, to sorry. Zdarza to się, się błędy. Zdarza, no, to To ja jest normalne, to się zawsze zdarza. Ja myślę, że ja nie mam filmiku, w którym nie mam chociaż jednego błędu, więc okej, okay, jestem tego świadomy, ale nic z tym nie zrobię. No, jakbym miał zrobić idealny filmik za każdym razem, to musiałbym wysyłać do 10 osób, sprawdźcie to i w ogóle i. Pod warunkiem, że one też by coś wyłapały, a to no, nie jest wykonalne. No, albo bym robił filmik 4 miesiące, albo robię dużo filmików, ale no, nie, nie no wiadomo, zawsze. Wiadomo, człowiek, człowiek nie mówi. jest maszyną, zawsze jest jakaś nie, niedoskonałość w tym, co robi. Mhm. Dobra, a czy masz coś takiego yy, konkretnie pracy, właśnie hobby, że jak zrobisz yy, dużo danego dnia albo coś dobrego, to wtedy udajesz, uznajesz ten dzień za dobry, ale jeżeli nie zrobisz, powiedzmy, nic, może się tak zdarza, to uznajesz, że to był zmarnowany dzień, bo ja bardzo długo się biłem i w sumie chyba dalej się biję, że jeżeli zrobię coś danego dnia, nie wiem, zrobię, założę sobie cel, dzisiaj zrobię scenariusz, nagram go i okej, okay, jak to zrobię, to jest okej, okay, wszystko dobrze, dzień udany, ale jak tego czegoś nie zrobię, albo wszystkiego nie zrobię, to jest takie, do, zjebałeś. Wiesz, po co, e, to nie tak, że. E... Wszystko, y, mam coś konkretnego brzutko, czy w pracy, czy w YouTubie, czy nagrywaniu, gdziekolwiek. Jak coś zrobię i zrobię to dobrze, to jest satysfakcja z tego. A powiedzmy, jak mam takie dni, że robię kompletnie nic, to nie mam z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia. Po prostu y, y, zrobiłem dzisiaj nic i jest mi z tym dobrze. A widzisz, a u mnie to jest taka, y, albo jak nie zrobię nic, to jest bardzo źle, jest zły dzień, albo jak. Y, coś zrobię, dużo zrobię, to jest okej okay dzień. W sensie, to zazwyczaj nie jest tak, że o, dużo zrobiłem dzisiaj, o, wrzucałem zajebisty filmik, ludziom się podoba, to jest taki, o, super dzień tylko. Okej. Okay, ale mówię, udany. jak, niekoniecznie jak zrobię coś dużo, ale jak zrobię coś dobrze, to zawsze jest satysfakcja. I to bez względu na to, czy mówimy o pracy, czy o YouTubie, czy o czymkolwiek innym. Dobra. A czy uważasz się sam siebie, nie mówię, że jesteś, ale czy się uważasz za dobrego człowieka? Hmm... Powiem tak, nieraz mam myśli bardzo, że tak powiem, toksyczne wobec innych ludzi, bardzo niekatolickie, ale jak ktoś by mi poprosił o pomoc, to 90% jednak bym pomógł. Nieraz przykład z, no, z przed kilku dni. Szedłem, u, szedłem chodnikiem i jakaś była matka z, z wózkiem, z dzieckiem. Nagle wózek się, że tak powiem, troszkę. Prawie, żeby wrócił, ponieważ kółko mu odpadło. Mogłem pójść dalej, ale nie. Zatrzymałem się i pomogłem tej matce ten wózek naprawić. Po prostu no, nie musiałem tego robić, ale uważam, że zawsze karma wraca, że warto robić coś dla innych. I nie uważam się za dobrego człowieka, ale staram się nim być. Okej. Okay. Z tym karmo, to rzeczywiście, teraz jak powiedziałeś z takiej pomocy, mi się takich dużo sytuacji też nie zdarza, co prawda. Ale pamiętam, że raz w paczkomacie, jak sam szedłem do tego paczkomatu, jakieś dwie kobiety tam były koło tego paczkomatu. I tam jakiś z nim był problem, nie mogły otworzyć paczki, to ja poszedłem do sklepu i dopiero wychodząc, poszedłem po tą paczkę. I patrzą one dalej stoją, tylko tym razem z innym problemem, że... Otworzyły mi się drzwiczki na samej górze i nie dosiągnęły tam, to po prostu podszedłem A. i im dałem. No to nie, to przecież to i... jest normalny ludzki odruch, przecież to. Tak, ale nie to... I później Karma wróciła, ale trochę nie do mnie, chociaż też do mnie, zamówiłem paczkę i naszeczona pojechała po tą paczkę i sytuacja była identyczna. Ona jest niska, paczka była na samej górze, chyba nawet była dość ciężka i nie wiem, kto jej pomóc, bo było pusto. A podbiegło do gościa, żeby jej pomógł i rzeczywiście jej pomógł, więc można powiedzieć, że wróciła jeden do jednego w tej samej sytuacji, w sobie w ten samym paczkomacie. No widzisz. Śmieszna sprawa. Ale ostatnio jak szedłem ulicą, czy znaczy chodnikiem, to jakichś dwóch, nawet trzech gości się w sumie jakoś biło, jakiś takich żulików miałem wrażenie, to mówię, no dobra, do widzenia idę dalej. W sobie to. to... Nie będę się z wami tutaj wybawił, bo nie, nie mój problem, to z jednej strony pomogłem paczkę wyciągnąć, ale miałem w tym własny interes, bo wtedy sam sobie szybciej też ją wyciągnąłem, ale jak bijzie to mówię, no dobra, zbijcie, poszedłem dalej. Chociaż zaznaczę, że to nie wyglądało jak bij, bójka, tylko jak dosłownie... Sza 200 właśnie bójka pięciolatków, gdzie helikoptery, helikoptery, tylko jak to się nazywało, wiatrakami się napierdzielają. To nie wyglądało w ogóle jak jakikolwiek ciosy. Nie? Dobra, a czy jeżeli ci z tym YouTube'em powiedzmy nagle z jakiegoś powodu siądzie, albo po prostu będziesz to tak długo robił, że siądzie i będziesz już, będziesz już z jakiegoś powodu bardzo duży, powiedzmy pod względem liczb i będziesz rozpoznawalny, to czy boisz się Zbyt dużej rozpoznawalności przyszłości, że ktoś cię będzie zaczepiał na każdym kroku? Nie, raczej nie, ponieważ mimo wszystko chronię swoją prywatność. Sam zresztą wiesz, jak ze mną się jest trudno skontaktować. Natomiast jeżeli by się tak okazało, że ludzie będą mnie rozpoznawać, no to cóż, co ma być, to będzie. Może jakoś sobie z tym poradzę. Nie myślałem. Chodziło mi o internetowo tylko, no bo to, że z tobą trudno się skontaktować, to okej, okay. yy, nawet powiem ci tyle... Yy. Fajne jest to, w sensie nie, że trudno się z tobą skontaktować, tylko trochę zazdroszczę i nie potrafię tego wprowadzić w swoje życie, żeby nie wiem, nie mieć telefonu przy sobie, czy, czy nie być na Discordzie praktycznie 24 na 7, pomimo tego, że nie siedzę przy tym komputerze, to zawsze odpiszę i tak dalej, nie. To jest całkiem ciekawa postawa, która jest bardzo... Ciężka do osiągnięcia, myślę, dla większości. Wiesz, to, tak to zwane trosze, pomoc, troszkę no. inaczej, bo nawet jak ten, jak jeszcze dawno temu było ten Gadugadu -gadu komunikator, to koledzy mi zarzucali, no ciebie nigdy na Gadugadu -gadu nie ma. A ja się tak myślę, a kiedy wy śpicie, że wy ciągle na Gadugadu -gadu jesteście. No i słuchaj, to jest identyczna sytuacja teraz w tej chwili, bo teraz jest Messenger, to jest Discord i dla mnie się to nic nie zmieniło po prostu. Po prostu no ja na gadoga też bardzo dużo siedziałem, <laughs> ale teraz już w ogóle jest FOMO takie, że wiesz, że, 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 że większość nie odstawia telefonu i, i wszędzie go zabiera, ja jestem jedną z tych osób i, i szanuję to, że można inaczej, chociaż chyba nie potrafiłbym tego wprowadzić tak na dłuższą metę, w sensie jakbym się postarał na pewno, ale za bardzo mnie to wszystko interesuje, w sensie moja bańka akurat, nie, nie tam wszystko inne, ale, ale moja bańka mnie interesuje. E, no, ma, to jest ale sposób, po chodziło... kwestia wyboru, je? i nie ma w tym tak, nic złego. Tak. Oczywiście, że nie. Mówię, że ja, ja nawet yy, szanuję bardzo, to twoją, myślę, że bardziej niż swoje, swoje, swoje yy, własne FOMO. Yy, ale yy, chodziło mi bardziej o taką rozpoznawalność właśnie w życiu codziennym, że idziesz do sklepu nie, i mówię, O i tym też właśnie mówię. O tym ty, też to dotyczyła ta moja wypowiedź, ponieważ jakby się okazało, że yy, ludzie mnie rozpoznają, no to trudno, to się rozpoznają. To jak ktoś powie, o, kanis! No to ja się ukłonię. A dzień dobry, witam. No i ewentualnie mogę dwie, trzy słowa zamienić, ale no, sklep jest po to, żeby robić zakupy. No i na tym się będę skupiał. Okej, okay, okej. Okay. Czy domyślam się, że bywałyby momenty gorsze i lepsze, gdzie by trzeba było powiedzieć miłymi słowami: proszę iść stąd, żeby nie użyć cięższych, zależy od człowieka. Ja prawdopodobnie użyłbym cięższych i będzie później, ale on jest niemiły. Tylko że. No... Znowu dochodzimy do momentu, w którym trzeba zrozumieć punkt widzenia, nie? Tak samo jak z tą społecznością i śmiesznym narzekaniem, że nie idzie czy coś, że ludzie, mówią, o, bo youtuber to tylko nic nie robi, a um, tak samo mają wrażenie bardzo często chyba ludzie, że okej, okay, ty jesteś dla nich, więc mogą cię zaczepiać na każdym kroku, nie? W sensie ja tak nie mam tylko no, ale, mam wrażenie, że no, niestety tak jest, niektórzy nie. nie rozumieją, że człowiek jest no, tylko człowiekiem i Potrzebuje trochę prywatności, potrzebuje odpoczynku od tego, co oni. Mhm. Ja, ja nawet kiedyś myślałem, że to już trochę za późno jest, szczerze mówiąc, ale jakby nigdy nie pokazywać swojej twarzy na YouTubie plus nie mieć niku czyli imienia, jak ja, Eliasz, to nagle ciężej jest cię zweryfikować, nie? kim ty jesteś. I myślę, że to jest spoko, że taka prywatność istnieje i chyba polecam wszystkim. Tak myślę, w sensie, wiadomo, że to jest na zasadzie, a ja nigdy tam wielki nie będę, a to nie jest powiedziane. Jakby, wiecie, ja też byłem w momencie, nigdy nie w którym mów, miałem 100 subów. Mm. Tak, ja też byłem w momencie, w którym mówię, mam 100 subów. Moim wymarzonym celem kiedykolwiek to jest, może będę miał 90 lat, to będę miał 10 tysięcy, nie? Teraz mam 50 i mówię, może w następnym roku będzie 100, więc to jest na takiej zasadzie, nie? I. No. Nigdy nie mów nigdy, a myślę, że warto się zabezpieczać, tym bardziej, że jeżeli właśnie nie pokazujesz swojej twarzy, co jest na AniTube bardzo popularną rzeczą, że się nie, ludzie się nie pokazują po prostu, to jest takie. A mnie ciekawi, jak ty wyglądasz, nie? I to już samo w sobie napędza trochę to wszystko. Bo wiesz, ja z, z, też nie pokazuję, mam chyba tam za cztery filmiki, gdzie mnie widać, ale to wszystko, bo mimo wszystko za tymi awaterami się kryje. No i. Kanis z YouTube to jest ten owłosiony kanis. Mhm, e, dobra. A czy krytyka Cię obchodzi, czy tylko tak mówisz, żeby nie wyjść na buca, a może otwarcie przyznajesz, nie obchodzi mnie? E, obchodzi mnie konstruktywna krytyka. Jeżeli ktoś e, mnie krytykuje, ale e, ma jakieś argumenty, logiczne argumenty i punktuje, gdzie się pomyliłem albo w czym się ze mną nie zgadza, to taka krytyka mnie jak najbardziej obchodzi. Ja bardzo taką krytykę cenię. Natomiast jeżeli ktoś mówi, e, B, ty się nie znasz, no to ja w ogóle nie zaszczycam takiego komentarza swoją uwagą. Nawet nie odpowiadam. Nie karam się Ja właśnie odpowiadam na, na, na prawie wszystko i zazwyczaj potwierdzam ich. W sensie mówisz, E, nie znasz się głupi. Jesteś. mówię, no jeszcze jak? Albo wiesz, tak? Zawsze odpowiem szydercze, bo no tutaj to, to, to nie jest. Ten komentarz mógłby nie istnieć i on by nic nie zmienił, nie? Ja mówię o no, tego tak się staram, żeby czasami mieszać. właśnie e, nie być niemiłym, bo czasami mam taką e, ochotę napisać komuś coś złośliwego, tak końśliwie, tak igłę wbić, ale jednak nie robię tego. Mam taką politykę, że nie wolno mi tego robić. Okej, okay, a ja właśnie jestem takim człowiekiem, w sensie. W rzeczywistość, nie? że lubię bardzo uwielbiałem wręcz mieć z kolegą coś takiego, że zawsze po prostu jak była tylko możliwość to sobie cisnęliśmy i to hardkorowo sobie cisnęliśmy i to zostało. Ja lubię to, yy, nawet z narzeczoną często się tak yy, ciśniemy, powiedzmy dla jaj i ja to stosuję też yy, na YouTubie. Yy, ludzie to odbierają różnie, mało mnie to trochę obchodzi. Yy, i lubię coś takiego. A najczęściej ja ci powiem, jak nie piszesz, to też możesz nie mieć tego doświadczenia. Ale często jest tak, że ktoś ci napisze coś, o jesteś głupi, nie znasz się, i napiszesz mu. Odpiszesz mu nawet yy, tak, yy, że zgadzasz się z nim, nie? nawet że to jest szyderczo. Może tego nie zrozumieć, i on cię w następnym komentarzu przeprasza. I to jest, to jest właśnie, to jest całkiem zabawne, i czasami warto sobie. Nawet odpisać tak szyderczo, potwierdzająco, bo nagle zobaczysz, że gościu zmienia zdanie o 180 stopni, bo myślał, że mu nigdy nie odpiszesz. Dobra. W sumie na swoim kanale można powiedzieć, że trochę dubbingujesz, ale czy prócz filmiku na Animedię, w którym robiliśmy właśnie dubbing. Bawiłeś się w jakikolwiek dubbing, może do jakiejś anime czy coś? Nie, nie, bo mówię, to mi bardzo słabo idzie i nagrywanie głosu to jest zawsze droga przez mękę dla mnie. Więc nigdy się w to nie bawiłem. Nadal nad tym pracuję, żeby dobrze być, być dobrym lektorem, ale nie. To nie jest coś, czym jestem dobry. A nawet jeżeli nie jesteś dobry, nie miałeś nigdy czegoś takiego, żebyś chciał spróbować? Chociażby jakoś. Nie, nie ciągnęło mnie do Coś? tego, prawdę mówiąc. Nie mówię, że tego nigdy nie zrobię, ale jakoś no, nie czuję potrzeby, aby to robić. Znaczy ja w tym momencie też nie, bo uważam, że japoński dubbing jest chyba najlepszy, jeżeli chodzi no, o orobinę. Trudno anime o lepszy. Domu, bo... mhm. Tak, tak, tak. To jako dzieciak, jak pamiętam. Oglądałem Naruto właśnie po japońsku z napisami, bo już nie było w telewizji dubbingu polskiego. To mówiłem sobie z kolegami: "Nie, no słuchajcie, my się zaraz zbieramy i robimy dubbing, bo tak nie może być, że najlepsza seria na świecie nie ma y, dubbingu, nie? To, to wtedy było dziecinne po prostu i nie wiedzieliśmy, że ten dubbing polski jest po prostu dzić raz lepszy. Eee, to wtedy, ale teraz to też uważam, że dubbingowanie polskich a jeżeli dubbingowanie anime, to trochę mija się z celem. W sensie, jeżeli ktoś chce, to sobie robi spoko. Ja nie jestem po prostu targetem, nie? I, i no, moim nie, nie ma to sensu. o tak. Ale, ale to kwestia właśnie, czego kto chce. Jakby to, że my nagrywamy filmiki o anime, też dla kogoś może być bezsensem, nie? No I spoko. A czy jest ktoś, kogo z polskiej anime sceny nie lubisz z jakiegoś powodu? Prawda? Nie, nie ma takiej osoby, bo mówię, oglądam przede wszystkim kanały zachodnie, ale również trochę polskich anime youtuberów zacząłem niedawno. No niedawno, to już będzie 2-3 lata oglądać. I nie ma kogoś takiego, kto by mi, że tak powiem, podpadł. E, okej. Okay. W sensie, chyba większość miała kogoś tam. A ja nie ja jestem. Ja staram się być bezkonfliktowym. Ja sobie wrogów nie szukam. Nie, to znaczy, okej, okay, rozumiem, bo jestem też tego samego zdania, że Skoro ktoś ci się nie podoba, to po prostu nie klikaj, bo sam tak robię, o, nie? O, właśnie, e, właśnie. E, ale, ale wiesz, jakby nie ode mnie to wyszło, że ich poznałem, niektórych, mam wrażenie, o tak ci powiem, nie? I, mhm. i, e, i na przykład ja mogę być taką osobą, której ktoś nie lubi z jakiegoś powodu, nie? E, więc chodzi mi o to, że były osoby, które poznałem z jakiegoś tam powodu, nie sam wbiłem. Mówię, o Boże, będę oglądał teraz Twój kontent i mi się bardzo nie podoba, ale przy, przypadkiem przybiły się do mojej bańki i uznałem, nie, jesteś fajdy ale no to jak nie masz, to nie masz, no spoko, nie ma problemu w tym. I na sam koniec mam jeszcze jedną zabawę, taką y, typowo y, animediową, jak przedtem, czyli żebyś w minutę wymyśl, wymienił jak najwięcej nazw anime. I ja już stoper mam przygotowany, czy jesteś gotowy? O kurczę, wyjdź... Nie jestem gotowy, no ale dobra, zaczynajmy. Dobra, no to trzy, dwa, 1. E, Death Note, Code Geass, Fullmetal, Steinsgate. Gate, e, Atak Tytanów... E, Kurczę, kurczę, <laughs> kurczę. Sorry, Ori Motoi Basho. Wirtualna um, Lane. Kowbo, um, Bibop, Trigan. Um, Samurai Champlu, Figurashi, Higurashi. Um, Dr. Stone. Konosuba. Um, kurczę, zaciąłem się. Um, Oran Haskell um, Co tam dalej jest? Um, Seto no Hanayome. Um, Kaminomi. Danmachi, Sword Art Online, um, Axel World, kurczę, Grimgar, e, Honzuki, kurczę, kurczę. E, Naruto Bleach, e, Hunter x Hunter, e, One Piece, e, Black Clover, e, Fairy Tail, e, Eden Zero. Koniec. Wow. Dobra, Eden Zero jeszcze zaliczamy, tam do przyszłego Eliasza mówię. E... No, powiem Ci, że nie wiem, czy, czy kwestia tego, że, jakby, Mówiłeś szybko te tytuły, czy, czy rzeczywiście, ale nie, nie liczyłem ich, bo jest za dużo. Ja też nie jestem w stanie w tę minutę patrzeć na czas i jeszcze liczyć czy czegoś się powtórzyłeś, to zrobię to w podsumowaniu na, na odcinku. A zdaje mi się, że możesz być ba bardzo blisko pierwszego miejsca albo pierwszego miejsca. W sumie to na anime bardzo często wygrywałeś wszystko, nie? A tak, ale wiesz, jak jest ta strona, gdzie się obsłuchuje, odsłuchuje openingi, to tam jak jest większy wybór, to mi bardzo słabo idzie. I powiem Ci, że no, kompletnie nie byłem przygotowany na to wyzwanie, które mi teraz dałeś. No, ja nikomu nie mówię. Ja w ogóle całe te wywiady ułożyłem w ten sposób, żeby nikt nie wiedział, jakie będą pytania. Dlatego nagrywam z Wami wszystkim przed faktycznym wypuszczeniem tego wszystkiego, bo chciałem uzyskać właśnie efekt zaskoczenia i mam nadzieję, że mi się udało. No, dobra. Może nie będzie tragedii. Okay. Ehe, no i co? Myślę, że to na tyle fajnie było poznać Twoje opinie na różne tematy. Również było mi bardzo mi gadać. Dobra. Oto cześć widzowie. To dziękuję bardzo. No.